Od 1 marca emeryci i renciści będą dostawać wyższe świadczenia. Renty i emerytury wzrosną o co najmniej 14,8%. W niektórych przypadkach będzie to nawet ponad 18%. Mimo podwyżki zdania emerytów na temat jej wysokości są podzielone. No 14% raczej dużo. Tak mi się wydaje, że przy tej inflacji to prawdopodobnie to jest tak wyrównująco, bym powiedział. Nie za dużo, ale wyrównująco. Zawsze coś. No, na pewno więcej niż za Tuska, nie? Bardzo za mało. W przeliczeniu na wszystkie towary, czy spożywcze, czy utrzymanie budynku, czy ogrzewania, węgiel, opał, w jakiej to poszło kwocie do góry. A jaka to rewaloryzacja, co nam chce rząd dać, to po prostu dużo, dużo za mało. Czy mniejsza to waloryzacja niż inflacja, nie? Czyli za mało. Za mało. W sumie mało. Im więcej, tym lepiej. Mało, bo emeryci wyliczają nie tylko o ile wzrosły ceny produktów spożywczych, ale także koszt zużycia mediów. Światło płacę 380 zł za 2 miesiące i gaz 135. Niech się pan policzy. I mieszkanie 1000. Tegoroczna waloryzacja będzie procentowo-kwotowa. Dla przykładu osoba, która pobierała do tej pory około 1338 zł emerytury brutto, od 1 marca będzie dostawać około 1588 zł. Co ważne, żeby emerytura została zwaloryzowana, nie trzeba nic robić. Stanie się to automatycznie. Waloryzację przeprowadzamy automatycznie, zatem nie trzeba przychodzić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dopytywać się, składać wniosków, że jego czy tę osobę ominie waloryzacja. Nic takiego nie będzie. Każdy emeryt i rencista, który pobiera świadczenie i pobierał świadczenie bądź miał przyznane na dzień 28 lutego tego roku, otrzyma świadczenie w wyższej wysokości od 1 marca. O ile wzrośnie to świadczenie, będzie każdy emeryt i rencista mógł sobie sprawdzić w naszej decyzji, którą wyślemy. Od marca wzrosną także najniższe gwarantowane kwoty świadczeń emerytalno-rentowych. Minimalna emerytura będzie wynosiła około 1588 zł brutto.